Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o zakończeniu PRL. Bardzo ważne dla końca Polski zwanej PRL-em było to, co się działo na świecie, a zwłaszcza w Związku Sowieckim. Bo przecież właśnie od Stalina i jego ukochanego sowieckiego niby raju wszystko się zaczęło. Szefem Związku Sowieckiego został Gorbaczow. Był zupełnie inny niż Stalin. I nawet jego mniej straszni następcy. Gorbaczow uważał, że trzeba otworzyć blok wschodni, zrezygnować z żelaznej kurtyny. Może zostawić delikatną firankę. Gorbaczow chciał zmienić swój kraj, ale tak zupełnie z komunizmu to nie miał zamiaru zrezygnować. Zamierzał tylko zrobić gruntowny remont komunizmu. Ten remont nazwał Pierestrojka. To po rosyjsku znaczy przebudowa. Takie zachowanie Gorbaczowa powodowało kruszenie się, a raczej przecieranie żelaznej kurtyny. Wszyscy i blok zachodni i wschodni chcieli już podać sobie rękę na zgodę. Powoli wszystko do tego zmierzało. Ocieplało się w zimnej wojnie. Świat zachwycił się Gorbaczowem jak wałęsą, ale tym razem zachwyt był po jednej i po drugiej stronie kurtyny. To Ocieplenie na całym świecie to był cudowny klimat na to, żeby Polska mogła się uwolnić od Sowietów i stać się państwem wolnym bez komunizmu. I zaczęło się to uwalnianie, na które większość Polaków czekała 50 lat. Czekał też na to cały blok wschodni zamknięty przez Stalina w puszce komunizmu. I to Polska pierwsza zrobiła coś, co nazwano obaleniem komunizmu. Polsce remont nie wystarczał. Była coraz większa bieda, Polacy denerwowali się pustymi półkami i znów się zaczęły strajki, bałagan. Komuniści już po raz kolejny czołgów nie chcieli wyciągać z powodu tego cieplejszego klimatu w zimnej wojnie i pewnie też dlatego, że wiedzieli, że te czołgi nie zapełnią Półek w sklepach. Solidarność wyszła z podziemia i polscy komuniści, zerkając, co tam Gorbaczą wyprawia, postanowili, że trzeba się jakoś dogadać, co dalej ma być w Polsce. Postanowili więc jedni i drudzy usiąść przy okrągłym stole. Tak naprawdę okrągłym, nie w przenośni. Zbudowano specjalny, ogromny okrągły stół z dziurką w środku, dlatego okrągły, że nie ma żadnego czy tu stołu krótszego lub dłuższego boku, czyli że nikt nie może usiąść w ważniejszym lub mniej ważnym miejscu. Wszyscy siedzą tak samo. Też dlatego może okrągły, że to stół bez kantów, czyli bez oszukiwania. Usiadł przy nim Lech Wałęsa, ale też wielu innych ważnych Solidarności. Komuniści wyznaczyli swoich ważnych do siedzenia przy stole bez kantów. I długo rozmawiali, dyskutowali przy tym stole, i wreszcie się dogadali, że będą takie prawie wolne wybory. Te wybory zostały ustalone na 4 czerwca 1989 roku, i że wtedy wszyscy dorośli Polacy będą mogli wybrać ludzi, którzy będą zasiadać w parlamencie czyli władzy, która jest najważniejsza w demokracji. Za czasów PRL-u też był oczywiście parlament, do którego wybierało się ludzi, ale i tak najważniejsza była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jedyna partia, która rządziła tak naprawdę, w skrócie PZPR, a do parlamentu wchodzili ludzie, na których zgodziła się PZPR. Jak ktoś za bardzo odstawał od komunizmu, to nie mógł do parlamentu wejść, bo komuniści mu zabraniali, a zatem Polacy w PRL-u nie mieli wolnych wyborów. Przy okrągłym stole komuniści zgodzili się to zmienić. Ale jeszcze nie tak całkiem. Komuniści bali się tak od razu oddać całą władzę, bardziej liczyli na to, że się tą władzą podzielą. Okrągły stół ustalił, że oprócz Sejmu w parlamencie będzie jeszcze druga tak zwana izba Senat, bo komuniści nie chcieli przez cały czas PRL-u tego Senatu, bo kojarzył im się z Polską sprzed wojny, a ona przecież była dla komunistów zła i burżujska, tfu tfu tw a zatem przywrócono ten nowy pokój, przepraszam, Izbę, Senat i ustalono, że do Senatu będzie można w tych wolnych, czerwcowych wyborach wybierać. Kogo się chce? Zupełna wolność. Natomiast do Sejmu będzie można wybrać tylko część ludzi tak wolnościowo, a część będzie tak jak wcześniej narzucona przez PZPR. To się nazywało, że Sejm będzie kontraktowy. Dziwne słowo, ale okrągłemu stołowi się spodobało. Trochę naszych, trochę waszych i jakoś to pójdzie powolutku. I zaczęła się tak zwana kampania wyborcza czyli Ci, co chcieli być w parlamencie, namawiali wszystkich do głosowania na siebie. Teraz to jest normalne, że wszędzie wiszą plakaty ze zdjęciami pani, panów, którzy startują w wyborach i chcą, żeby ich wybrać, prawda? Uśmiechają się z takiego plakatu, na którym jest napisane ich imię i nazwisko i z jakiej partii są, i często jest jeszcze jakieś zdanie o tym, jak to będzie dobrze i cudownie, jak ich się wybierze. Ale w Wtedy, po okrągłym stole to było pierwszy raz coś takiego, obwieszenie plakatami miast. I nie zawsze były kolorowe, bo to było drogo wydrukować tak dużo kolorowych plakatów. Było mnóstwo takich szaro, burych, graficznie raczej brzydkich ulotek o kandydatach Solidarności. Ale ludzie te szare ulotki czytali z wypiekami na twarzy, jakby były o kolorowych wakacjach na Karaibach. Bo wyjeździe do Disneylandu, bo były bez cenzury, bo były o nadziei na wolność, na normalną Polskę, taką jak Anglia czy Francja, gdzie można mówić i pisać, co się chce normalnie pójść do sklepu, kupić dziecku dżinsy i buty, a potem pójść po duże zakupy do marketu i kupić wszystko do jedzenia, co teraz kupujecie z rodzicami. Takie zakupy w Biedronce czy w Lidlu były dla mieszkańców Perelu, jak dla Was wyjazd do Disneylandu. Wszyscy kandydaci Solidarności mieli oczywiście napis Solidarność na plakacie, ale też mieli zdjęcia z Lechem Wałęsą, bo byli z tak zwanej Drużyny Wałęsy. I oprócz tego Okrągły Stół jeszcze pozwolił, żeby Solidarność miała swoją gazetę. Już nie podziemną, tylko taką na wierzchu. Nazwano ją Gazetą Wyborczą, bo przecież miała pomagać Solidarności zwyciężyć w wolnych wyborach. I tak już ta nazwa została do dzisiaj. I Solidarność wygrała wszystko, co można było wygrać w tych prawie wolnych wyborach. Z tego prawie wolnego parlamentu powstał już prawie zupełnie wolny rząd, który rządził już jak w krajach bloku zachodniego. Prezydentem najpierw został generał Jaruzelski. Pamiętacie go może? Był w telewizorze zamiast teleranka tym prezydentem tak wymyślił szef gazety wyborczej i napisał o tym artykuł na pierwszej stronie swojej gazety wasz prezydent nasz premier takie ostatnie bez wybierania dzielenie władzy i premierem został ważny człowiek Solidarności, Tadeusz Mazowiecki, z czego się wszyscy walczący z komunizmem bardzo cieszyli. Ale zaraz potem już były wolne wybory też na prezydenta i wygrał Lech Wałęsa. Komunizm się rozsypywał bardzo szybciutko i to nie tylko na górze, gdzie są premierzy i prezydenci, ale po całej Polsce. Ludzie sami zaczęli atakować różne budynki w miastach, miasteczkach i wsiach, gdzie PZPR miała swoje siedziby, i po kilku miesiącach PZPR musiała się rozwiązać. Niesamowite, jak łatwo to wszystko się rozwalało, co kiedyś Stalin swoją straszną, mocną ręką wprowadził. Co ciekawe, koniec komunizmu w Polsce został ogłoszony nie przez kogoś z władzy starej czy nowej, ale przez aktorkę. I to dopiero kilka miesięcy po czerwcowych wyborach. Joanna Szczepkowska, aktorka znana z filmów i teatru, została zaproszona do dziennika telewizyjnego, Czyli takich wiadomości w telewizji. Aktorka miała w dzienniku króciutko opowiedzieć o swoim nowym filmie i o swojej aktorskiej karierze, ale pani Joanna, podczas gdy już siedziała w tym dzienniku telewizyjnym i oglądały ją miliony Polaków, Powiedziała, że ją teraz jej kariera tak nie obchodzi, bo w Polsce dzieją się takie niesamowite rzeczy i ona chciała coś oznajmić, bo jakoś nikt tego nie zrobił tak oficjalnie i wyraźnie. I powiedziała z uśmiechem w oczach i uroczystym tonem: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce Komunizm. Co za historia. Bombała historia.